halo studio. Wchodzę w trans. Co? W trans wizję. Halo, witam Państwa serdecznie zadnionu, na którym już za chwilę odbędzie się spotkanie na tej narodowej reprezentacji piłkarskiej z naszą reprezentacją. Co? Już wyjaśniam tę pozorną zawiłość. Otóż proszę Państwa, ostatnich kilku latach, to jest od czasu pamiętnego sukcesu naszej piłki, to jest po bezbramkowym remisie ze znakomitą drużyną afrykańską z plemienia Mandingo, nie mamy godnych siebie rywalów, tak więc reprezentacja została podzielona, tak, na białą i czerwoną i chłopaki grają między sobą, tak. Proszę Państwa, podzielono również stroje, tak więc informacja dla tych z Państwa, dla których jest to być może szokujące. Jedni grają w samych tylko koszulkach, a drudzy w samych tylko majtkach. Halo, ale co? Spodzenka, no co za różnica, no. Proszę Państwa, w tej chwili chyba będzie robione pamiątkowe zdjęcie. Ktoś przezorny wnosi ławeczkę, na której stają zawodnicy w koszulkach, a tuż przed nimi zawodnicy w samych tylko majtkach. Spodzenka. Halo, co? Co? Ja się pultam. A Spakowski ma wybałsone oczy. O, tak. Proszę Państwa, błysnął flet, zrobiono fotkę czarno-białą, biało-czerwonym. Tak, proszę Państwa, jest już piłka, jest to piłka plazowa. W tej chwili nadymana przez jednego z najbardziej nabombanych, na najlepszych naszych reprezentantów. Tak, proszę Państwa, są sędziowie, jest ich dwóch. Jeden sędzia jest od autów, a drugi to out. Co? Outsider, no. Proszę Państwa, za chwilę metr rozpocznie się na dobre. Widzę, że do piłki podchodzi nasz zawodnik w koszulce z bezbniałym orłem na pnie. I pniersi zaczęli biali. Czerwoni. W każdym razie zaczęło się, proszę Państwa. Piłka została ruszona. Zawodnicy biegają. Tak, biegają. To jest zupełna nowość taktyczna, proszę Państwa. Zupełna nowość. Jest ruch na boisko. Nasi biali, czerwoni, biało-czerwono na boisku. Proszę Państwa, gra staje się coraz bardziej dramatyczna, bowiem zawodnicy, którzy grają w samych tylko koszulkach, a nie mają co pokazać na boisku, próbują odebrać przeciwnikom spodenki. Ale to jest granie. To jest granie fair. Przed meczem było przecież losowanie strojów. Tak, proszę Państwa. Przed meczem było przecież losowanie strojów, a wymiana koszulek na spodenki przewidziana jest tradycyjnie po zakończeniu spotkania. Tak, ale gra staje się coraz bardziej ostra. Na granicy faul, tak? Faul zwija się ze wstydu nasz zawodnik w koszulce. Trzyma się za... Halo, co? Tak, jest już czyni masażysta masuje kostki, masuje kolana, masuje uda, masuje świntuch. Halo, co? A tak, proszę Państwa, dostaję sygnał od realizatora, zaraz dostaniemy serwisy plan, zobaczymy co się dzieje pod naszą drugą bramką. Tak, proszę Państwa, jesteśmy pod naszą drugą bramką, to jest nasz zawodnik samych tylko spodenkach, on pilnuje bramki, stoi koło słupka, ściąga spodenki, leje, co? Zaczyna padać, proszę Państwa, ulewa niesamowita, chmury nad stadionem, proszę Państwa, w tej chwili Państwo tego nie widzą, trener i Menago wleźli pod ławkę i szukają rezerw, tak. Proszę Państwa, nadal leje, sędzia główny korzystając z zamieszania, gwizdną bocznemu dietę, gwizdą na przerwę, tak. Proszę Państwa, przerwa, zawodnicy dostają w tej chwili wodę sodową, wypijają, nie odbija im jak na razie, zobaczymy co się będzie działo w drugiej części spotkania, tak. Ale co się dzieje? Jednemu chyba jednak odbiło. Widać, że jest lekko zdenerwowany. Biedę piłkę, kopie daleko w aut, ale oczywiście nie trafia dokładnie i piłka pięknym rogalem, a la Kaziu Dejna zatasa łuk i proszę Państwa wpada do bramki. Proszę Państwa, w ten sposób polska reprezentacja piłkarska zdobywa bramkę. Tak, proszę Państwa, i wygrywa mecz, bowiem sędzia nie patrząc na zegarek daje znak do zakończenia spotkania. Widocznie jest również wzruszony, proszę Państwa, kończy mecz, choć do jego zakończenia pozostało jeszcze pół godziny. Proszę Państwa, coś się dzieje, wzawa niesamowita, tłum trzech, no może czterech przypadkowych przechodniów skanduje na cały stadion, Polska goła, halo, co?
Polska gola, tak. No, nie wiem, no proszę Państwa, w tej chwili trener i Menago wpadają na boisko prosto w obnięcia na tych graty, którzy ściskają ich, całują i obmacują im kieszenie. Tak, proszę Państwa, na stadionie pojawia się również prezes na tego wniosku, pan Jan Hoch, cholera, jak on się nazywa? Pan Jan Hochstapler, który taszczy dla naszych zawodników w prawej ręce worek lewych pieniędzy. Tak, proszę Państwa, i niespodzianka, tak, niespodzianka, widzę go, to on jest również obecny przedstawiciel ze splemienia Mandingo w stroju regionalnym, to znaczy w samej tylko przepasce na jądrach, co? Na biądrach, no, w samej tylko przepasce na biądrach, który zaprasza naszą narodową reprezentację na turnę do afrykańskiego busu. Tak, proszę Państwa, tam będą mogli wszyscy i w spokoju rozgrywać swoje sparingi z dala od ludzi i kamer telewizyjnych rozgrywać swoje mecze. Tak, tak. Ale co? Co? Tak, żeby ich nikt nie widział? Tak, żeby ich nikt nie widział. Ale co? Ja jadę z nimi? Ja nigdzie nie jadę.